Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kontynuacji vloga poprzedniego. Jak widzieliście, poprzedni vlog został zakończony z napisem do następnego odcinka i to jest ten następny odcinek. Słuchajcie, ja byłam wczoraj, byliśmy ogólnie wczoraj zmęczeni, jak wróciliśmy już tutaj, bo wróciliśmy dość późno, bo była 8:30, a wiecie, i jazda, i to wszystko, i to miejsce, i spacer nad morzem, to wszystko tak trochę nas wykończyło i w ogóle też byłam zła, bo niektóre pliki mam na telefonie, które muszę wgrać do tego vloga, którego już widzieliście na szczęście, ale nie wiem dlaczego nie mogłam go przesłać mailem, bo pisał, że jak jest tak duży plik, to mimo tego, że mój internet jest, nie, jakby mogę używać go ile chcę, to muszę użyć Wi-Fi, a tutaj Wi-Fi nie ma. A jak próbowałam wrzucić przez Facebooka, bo czasem robię tak, że wrzucam przez Facebooka i daję sobie, że tylko dla mnie, że tylko private view only, no to niestety idzie to bardzo, bardzo długo. Dlatego tego filmu też nie zobaczyliście w piątek, jak powinniście, a zobaczycie dopiero w sobotę, bo ja go dopiero będę montować, jak wrócimy do domu pewnie. I teraz co wczoraj? Tak jak Wam mówiłam, widzieliście, byliśmy na pięknym spacerku, było po prostu super, cudownie. I później od razu, jak wjechaliśmy, no to stwierdziliśmy, że po pierwsze trzeba coś zjeść, po drugie widzieliśmy Pets at Home obok i stwierdziliśmy, że już naprawdę czas kupić te nowe szalki, bo te bastera już się naprawdę rozpadały. A tutaj jednak może być inny wybór i faktycznie był, więc zakupiliśmy basterowi nowe szalki, bardzo fajne, tylko że czarne, nie było innych kolorów, ale no na razie starczą czarne. No i musiałam mu też zmienić obroże, bo on ma szalki i ma też obroże, która czasem jest przydatna i na której ma też swój name tag i tak dalej. I zmieniliśmy też to, bo ten żółty był za bardzo rzucający się w oczy do tego czarnego, także pokażę Wam troszkę później na spacerze. Mam teraz czarno-czerwoną obrożę i czarny właśnie szelki. Dostał jeszcze piłeczkę i takiego roga. Później pojechaliśmy do The Ranch, ale tutaj w The Ranch nie było nic. Wzięliśmy sobie tylko butelkę picia i Doritosy, których swoją drogą nie zjedliśmy. Potem pojechaliśmy do Home Bargains i tam, słuchajcie, nabraliśmy tyle rzeczy, po prostu jak jakieś debile, a nic nie zjedliśmy z tych rzeczy, nic. Ja wypiłam jedną, wzięłam sobie cztery drinki, wypiłam jednego drinka. Kawkę sobie teraz piję tą, którą zawsze kupuję właśnie w tych, tą mrożoną, bo w ogóle jest godzina 6:50. I po drodze jeszcze zajechaliśmy do Dominosa i właśnie przez to, że zjedliśmy duże pizze, znaczy nie zjedliśmy całych, bo zjedliśmy, ja zjadłam połowę, Andrzej trochę więcej, a Buster zjadł całe mięso. To powiem Wam, no nie miałam już miejsca ani na chipsy, ani na jakieś, bo wiecie, fajna jest waga, ale jak ja jestem na jakichś wyjazdach, to się nie przyjmuje co jem i jak jem, to jest po prostu takie luz, ale z tego luzu nic nie zostało, bo i tak nic nie zjadłam, także w sumie wyszło dobrze, jedyny grzech to ta pizza wczoraj, ale jest okej. No i bardzo szybko padliśmy, potem się budziliśmy, potem padliśmy. Powiem Wam, że to miejsce ma o tyle dobrze, że ono jest tak małe i tutaj są dwa takie kaloryfery i jak się je włączy, to w pewnym momencie myśmy spali, a było tak gorąco. Po prostu masakra, ale ogólnie było bardziej wygodnie niż się spodziewaliśmy. Także chyba ten taki pierwszy szok, że jest tak tragicznie, przeszedł i było ok. Ja Wam pokażę później oczywiście ten domek, jak już będziemy stąd szli. Po prostu chodzi o to, że jest on bardzo mały i łóżko, słuchajcie, tutaj jest w ścianie i z tej ściany się wyciąga łóżko. Jak chcecie łóżko i na przykład stolik, tak jak teraz Andrzej śpi, ja bym chciała zużyć stolika, to się nie da. Wszystko tutaj jest jakby rozkładane, także rozkłada się stół, ale wtedy nie można mieć łóżka. Jak jest łóżko, to nie można mieć stołu, więc zobaczycie, pokażę Wam później. Zresztą tutaj, no widzicie, za mną łazienka jest nowa, ale też, no widać, że oni tutaj starają się to czyścić, ale tutaj są już takie brudy jakby na stałe. Zresztą nam w pokoju widać. Najbardziej, co mnie boli w tym całym miejscu, to jest to, że ono kosztowało 100 funtów, bo my na przykład jakbyśmy ostatnio w Pembrokeshire, chyba płaciliśmy za 6 dni 350 jakoś tak i to był cały domek, był wybieg dla psów. Tutaj jest wielki ogród, trzeba trzymać psa na smyczy, bo pani ma psy, które nie lubią innych psów, więc jest niby dog friendly, ale jakie to dog friendly, że ja muszę się pilnować, żeby jej psy nie przybiegły do Bastera i go nie chciało ugryźć. Na szczęście jesteśmy, tak jak mówię, tutaj jedną noc, więc my go tutaj nawet, wiecie, wczoraj Adrian z nim tylko wyszedł tutaj na smyczy chyba koło 11.
jak się przebudziliśmy, więc tej pani psy już spały i teraz tylko wejdziemy, żeby iść do auta i pojedziemy od razu na plażę, bo on ma takie coś, że on nie musi od razu sikać, jak się przebudzi, jak normalne psy. Także pod tym względem jest ok i po prostu pojedziemy i spoko, no pokażę Wam. Ale fajnie, cieszę się z tych szelek najbardziej, że wczoraj zakupiliśmy, bo to chyba już od miesiąca gdzieś Wam gadam, że szukam. Ja muszę go też w końcu zresztą pomierzyć i sobie zamówić jakieś fajne szelki przez internet, po prostu takie jak ja chciałam właśnie. Te żółte były takie fajne, bo on taki wyglądał jak pies policyjny. No, a dzisiaj w ogóle przebudziliśmy się na napiwko o 4:00, słuchajcie, i śpiewaliśmy mu Happy Birthday, tak. Będzie miał birthday bandamka i misie, które dostanie ode mnie i od mojej mamy, dostanie dopiero jak będziemy dzisiaj w domu, bo nie było sensu ich tachać tutaj i potem znowu tam, bez sensu. Także co, zaczynamy kolejnego vloga, ja idę czytać książkę, bo wczoraj nie dałam rady, bo po prostu padłam, a oglądaliśmy razem film, także taki, wiecie, rodzinny czas. Ale powiem Wam, że do puzli już mnie tak ciągnie. Wczoraj przegapiłam odcinek Love Island i przegapiłam odcinek polskiego Love Island. Także dzisiaj będę układać puzzle i będę oglądać, a że jutro Andrzej ma wolne, bo jak wiecie, zawsze w sobotę ja wstaję o tej 3 rano, to mogę dziś, a jutro ma wolne, także nie wstaję, to mogę sobie nawet i do tej 3 posiedzieć i wiecie, i dopiero pójdę do pracy następnego dnia, także jest dobrze. Przepraszam za światło, ale no takie warunki tutaj są, jakie są, nie targałam ze sobą jeszcze lampy, także zobaczymy się w następnym wejściu i już Wam po prostu pokażę, jak wyglądał ten cudowny dom naszych marzeń. Dobra, pokażę Wam teraz, jak to wyglądało w środku. Andre teraz wynosi rzeczy, także patrzcie, gdzie tu światło jest. Także wchodzicie i zobaczcie, to jest tyle. Tyle. Jeżeli chcecie mieć ten stolik, ok, możecie go rozłożyć. Tu są krzesła, ale jeżeli macie łóżko, to jest łóżko. To już jest lipa. A co Wam chciałam powiedzieć? No zobaczcie, na przykład ściany. No ja nie wiem, ja po prostu płacąc 100 funtów za noc spodziewałabym się jednak czegoś lepszego. I tutaj za drzwiami jest ta łazienka, tu jest mikrofalówka, tam są gdzieś tu co jeszcze miska Bastera. Zobaczcie, na tym miałabym sobie ugotować zupę i zrobić obiad. W ogóle, no wszędzie tutaj coś jest, to łóżko też nie jest w najlepszym stanie. No i tak jak widzicie, pokażę Wam zaraz zewnątrz, Baster płacze, to są nasze siatki, no i łazienkę widzieliście, tu jest telewizor, także no nie za ciekawie. I co Wam jeszcze chciałam pokazać, my jesteśmy pewni, że to kiedyś było mieszkanie konia, bo tu nawet te drzwi, jak widzicie, góra otwiera się, tak jak dla konia chce się dać jeść, no ale łazienka jest najlepsza tutaj z całego tego miejsca, bo jest nowa, a tak to no po prostu... Tu się wystarczy obkręcić z lewo, więc wyobraźcie sobie, jak to łóżko dochodzi do tutaj do końca, to tu naprawdę nie ma miejsca. Naprawdę. Po prostu masakra te drzwi. Po prostu ten brud nawet. I to jest właśnie to miejsce, ta buda, że tak powiem. Ale na przykład tu na zdjęciach jest taki piękny, wielki napis drewniany Love. No tego napisu tutaj nie ma, jak widzicie. No jestem rozczarowana, tutaj jest to pole. Tylko, że co z tego, że nie mogę tutaj Bastera wypuścić, ponieważ te psy są agresywne, także no, także takie miejsce. My jedziemy na plażę, słuchajcie, pogoda się nie jest za fajna, ale najważniejsze, że nie pada. Bastuś ma swoją bandamę. Bastuś, pokażesz się? Później Wam na pewno gdzieś pokażę. Widać. Bastuś, pokaż. Jest właśnie Happy Birthday. A właśnie, a to jest ten jego nowy harness. On jest fajny i kosztuje, słuchajcie, tylko 25 funtów w... PC Home, a obrożka kosztuje z Konga, mu wzięliśmy za 7 i ma tutaj Happy Birthday.
dobry, witam się z wami już z tej strony. Dzień dobry, znaczy witam się z wami rano. Jest godzina pierwsza. My właśnie byliśmy na spacerze. Widzicie, jestem czerwona, jest tak zimno, słuchajcie. Jest już wczoraj, jakbyśmy byli w ogóle w innej porze roku. Słońce, kurtka rozsunięta, a dzisiaj po prostu już taki mróz czuć. Ale właśnie mówią, że do UK idą minusowe temperatury i jest to mega wyczuwalne. Mega. Jak byliśmy właśnie w tym domku, był tam jeden fajny kaloryfer i po prostu on tak szybko się nagrzewał i sprawdziłam sobie w internecie i najlepsze jest to, że on kosztuje tylko 24 funty u nas w Dunlemie, także na pewno tam pojedziemy i sobie takie kupimy, tylko nie chcę przez internet, jak będą to kupimy po prostu, wiecie, od razu stacjonarnie, jeżeli nie będzie to dopiero wtedy zamówimy online, ale no super był. Buster po prostu tak się nabiegał, słuchajcie, tak się wybiegał, w ogóle tak pięknie widzieliście, zresztą do wody nam wbiegał. On za piłko ostatnio to wszystko by zrobił, także fajnie. Jesteśmy bardzo głodni, także chyba zajedziemy sobie na śniadanie, a raczej już lunch do McDonalda, ponieważ Buster lubi stamtąd cheeseburgery, także zje sobie cheeseburgera. Tylko, że on nie bez bułki, on tylko samo mięso, więc może uda mu się zjeść, bo słuchajcie, od rana mu burczy w brzuchu, on nie chce nic zjeść. Kończę kolejną książkę, także jest 3 marca, kończę drugą książkę, także jest dobrze, oczywiście zacznę kolejną, ale już nie mogę doczekać też z jednej strony, żeby być w domu, bo puzzle czekają, także fajnie. I co? I jedziemy, tak jak mówię, napiszę jeszcze do mojego brata, czy jest w ogóle w domu, jak jest, to zajedziemy do niego, a jak nie, no to pojedziemy po prostu do domu, także zobaczymy. Także zapraszam Was na powrót, na drogę powrotną. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami już na koniec. Nie nagrywam Wam naszej podróży powrotnej, bo powiem Wam, była taka szarawa pogoda. Tak w tamtą stronę, jak widzieliście, tak ładnie to wszystko wyglądało. Teraz, tak wiecie, bardzo średnio, także stwierdziłam, że nie ma co nagrywać. My jesteśmy w domu, słuchajcie, o godzinie 18. Mieliśmy jeden stop. Pojechaliśmy do McDonalda, tak jak Wam mówiłam, zjedliśmy, potem pojechaliśmy do Starbucksa, obok napiłam się kawy i później w połowie drogi zatrzymaliśmy się na Siku i w ogóle mieliśmy przygodę, bo było mega zarąbiste pole takie zielone i rzucaliśmy tam Basterowi piłkę i nagle nic z tego nizowego wyleciał niedźwiedź, ale oczywiście nie niedźwiedź, tylko pies, który wyglądał jak niedźwiedź i on wyleciał po prostu tak sobie i wziął Basterowi piłkę. On dostał takiej nerwicy, że po prostu rzucił się na tego psa. Ja mało zawału nie dostałam, bo ja widziałam, że ten pies jest tak ogromny, że on jednym mlaśnięciem pyska by go zagryzł. A ten pies, słuchajcie, tak o, tak się spojrzał na naszego Bastera. Ten zaczął tak skakać naokoło z tymi zębami. Na szczęście, wiecie, właściciel był spoko, bo widział, że ten pies zabrał mu piłkę i mówi, że no nie że rozumie zachowanie Bastera, ale powiem Wam, było nam tak głupio. Nie wiem, ostatnio już pozwolił się w parku bawić psu ze swoją piłką, ale wydaje mi się, że dlatego, że ten pies tak po prostu nie dość, że wyskoczył nic z tego nizowego, to jeszcze był ogromny. On, to był niedźwiedź. Naprawdę wyglądał jak niedźwiedź. Nie znam się na tej rasie. O! W ogóle, jak przyjechaliśmy do domu, on był taki szczęśliwy, ogon mu zaczął latać, ale faktycznie tą noc przeżył bardzo dobrze w porównaniu z pierwszym razem, jak byliśmy na urlopie, więc jest okej. Okay. On tutaj przychodzi, bo zobaczył, że coś wziąłam, także najpierw Wam pokażę, a potem pogadamy o urlopie. Karteczki jego urodzinowe to są takie, to dostał od mojej mamy z dwójeczką, w środku jest karteczka od mojej mamy i od Maxa i Mili, a tutaj karteczka jest od nas i te karteczki pójdą do albumu, który zakupię, w którym będą zdjęcia z drugiego roku życia Bastera i właśnie te będą kartki. Jak wiecie, dostał pieniążki, różne pierdoły, ale jeżeli chodzi o zabawki, o Jezu, je, pokażę Wam szybko, póki je. Dostał dwie zabawki, znaczy ja wiem, że on dostaje codziennie zabawki, ale ta jest taka specjalnie na dzisiaj. Happy Birthday z niebieską kokardką, były różne kolory kokardek w zależności od płci pieska i tą dostał od nas i ona ma tutaj mały piszczek. A od mojej mamy dostał takiego świetnego, słuchajcie, pirata, no po prostu, w ogóle zobaczcie, torebeczka. Od mojej mamy dostał pirata i w tym piracie jest to fajne, że on ma bardzo dużo takich gadżetów, wiecie, tu ma słówkę, która piszczy, tu ma buty, które on będzie ciągał, no bardzo fajny jest, chcesz? Tak? No to weź. Mama, nie ma. Także widać, prezent mu się spodobał. Czekaliśmy, żeby mu dać ten prezent tutaj, wiecie, żeby nie było.
I co? No pojechaliśmy, jesteśmy. Ale powiem Wam, jestem zmęczona tym siedzeniem w tym aucie. Ale faktycznie udało mi się, nie dość, że jak jechaliśmy tam, skończyłam jedną książkę, zaczęłam kolejną, dzisiaj skończyłam kolejną, zaczęłam kolejną, ale mam teraz, jak to się mówi, zaległości w serialach, które oglądam, kiedy układam puzzle. I co najgorsze, muszę jeszcze zrobić trening. Po prostu tak, dzisiaj to mam taki. Tak mi się nie chce, słuchajcie, tak mi się nie chce, no ale niestety jest miesiąc, marzec. Chcesz tą drugą, on chce wszystko od razu. A w marcu jest właśnie, że muszę te 10 tysięcy kroków zrobić z wiadomych przyczyn, bo tak jak Wam mówiłam, walk over cancer. Poczekaj, Bastu, ja Ci wyciągnę te plastyki, żebyś ty sobie krzywdę nie zrobił, proszę. No proszę, idź. Poza tym, no... 10 tysięcy trzeba. Poza tym trzeba spalić McDonalda i wczorajszą pizzę. Mam tylko 3707 kroków. Także no troszeczkę muszę pobiegać. Myślę, że 5-6 kilometrów i będzie. I zamierzam to zrobić przy Love Island wczorajszym angielskim, bo teraz wiem, że jest polskie. Polskie sobie obejrzałam rano, jak pakowałam wszystkie rzeczy, a teraz mi zostanie angielskie i później będę robić puzzle, bo jestem po prostu... O, nowe puzzle, a zdecydowałam się w ogóle na te. Także może już w następnym odcinku zobaczycie, że troszeczkę więcej ich zrobiłam. Jest ogólnie syf w domu, ale nie wiem, czy będę to robić dzisiaj, czy jutro. Nie chcę, wiecie, się zmuszać do niczego. Mam ochotę na te puzzle, tak myślę, że ja jutro, jak Andrzej będzie rano spał, to wtedy zrobimy zakupy. Myśleliśmy, że zrobić dziś i albo pojedziemy w nocy, jak nie będzie ludzi do 24-godzinnej jazdy, albo pojedziemy jutro, ale to też wszystko zależy. A teraz, jeżeli chodzi o sam wyjazd, wiadomo, z mieszkania byliśmy rozczarowani. Jak było ciemno, to faktycznie było tak cozy i w ogóle, ale jednak no nie warte swojej ceny w dniu dziennym, w świetle dziennym, to już w ogóle te ściany i to wszystko było brudne. Na jeden dzień spoko. Jeżeli chodzi o miejsce, to powiem Wam, że troszeczkę się rozczarowaliśmy. Plaża, którą Wam pokazywałam, akurat była piękna i my w ogóle się zdziwiliśmy, że ta pani, która tam wynajmowała nam ten domek na jedną dobę, wysłała nas na tą plażę właśnie wczoraj. I my myśleliśmy, czemu tak daleko nas wysyła, gdzie są bliżej plaże. Dzisiaj zrozumieliśmy dlaczego, bo dzisiaj stwierdziliśmy, że pojedziemy na plażę gdzieś bliżej. Pojechaliśmy na pierwszą. Była taka, wiecie, tandetna, te kasyna takie. I to te kasyna były takie niezrobione. Poczekaj! Te kasyna były takie niezrobione, brudne. No nie wiem, to było tragicznie, to wyglądało. Pojechaliśmy do kolejnego miasteczka, też było tragicznie. I w końcu dlatego pojechaliśmy z powrotem na tą samą plażę, gdzie byliśmy wczoraj, bo była po prostu najpiękniejsza. Ja mieszkałam w Walii kiedyś rok, ale jednak w Cardiff tu i my jechaliśmy, zawsze gdzieś na plażę, to w taką jakby dalszą stronę od miejsca, gdzie mieszkamy teraz. Teraz byliśmy na samym początku Walii i powiem Wam szczerze, nie zdecydowałabym się drugi raz w tamte rejony. I dlatego właśnie fajnie czasem... Poczekajcie, wypuszczę go. Już Ci się sikówce, dopiero byłeś. Ty musisz swój ogród sprawdzić, co nie? Idź, idź, idź sprawdź, czy wszystko jest na miejscu. Ja słuchajcie, siedzę w kurtce, bo jeszcze mi jest zimno. Przepraszam Was za to. Wiecie, więc byliśmy tutaj bardziej bliżej i jednak całkiem inne rejony, gdzie na przykład w Pembrokeshire, czyli to też jest część Walii, jest trochę dalej, ale tam, gdzie się nie pojedzie, tam jest po prostu przepięknie. Także ja się cieszę, że wybraliśmy takie miejsce na weekendowy wypad, właśnie z czystego powodu, że wiem, żeby nie jechać tam na dłużej, bo dzięki temu, że pojechaliśmy tam tylko właśnie tak w sumie na jedną noc, to wiem, to było ok, ale gdybym miała codziennie na tą samą plażę jeździć, na przykład jakbyśmy tam byli 5 dni, 6 dni, 7 dni, no to bym była rozczarowana. Także bardzo się cieszę, że trafiło tylko na weekend. Absolutnie nie żałuję tego wyjazdu, bo było inaczej. Było z daleka od domu przede wszystkim. Ja bym chciała dużo więcej jeździć po Anglii, ale no niestety teraz koszta też są większe. Chociaż powiem Wam, że paliwo w Walii jest tak tanie. My zaoszczędziliśmy na pełnym baku 17 funtów w porównaniu z tym, jak tankujemy tutaj. Także to nie jest funt czy dwa, to są naprawdę spore pieniądze zaoszczędziliśmy. Dlatego zatankowaliśmy na fulla znowu, ale na koniec nas tu złapały korki, także nie wiem, ile nas to wyszło.
Ale tak jak mówię, nie żałuję, ale otworzyło mi to oczy, że chyba w tym roku na letnie wakacje byśmy chcieli znowu pojechać w to samo miejsce, w którym byliśmy ostatnio, czyli znowu Pembrokeshire, i wybralibyśmy tego samego pana, u którego byliśmy, który był koniki, gdzie były otwarte przestrzeń dla pasterza, mogłam go puścić ze smyczy, bo psy nie były agresywne. I myślę, że właśnie to tam znowu pojedziemy. Mówiłam nawet do Andrzej, że musimy właśnie teraz już sprawdzić. I też fajna jest opcja, widziałam na booking.com, jak się nie mylę, bo nie chcę was kłamać, wydaje mi się, że jest opcja płacenia klarną, czyli w, tak jakby w trzech ratach. Także muszę się temu przyjrzeć, bo coś mi się tak kojarzy. Jeszcze tego nie używałam, zawsze płaciłam od razu gotówką, ale taka opcja, żeby sobie dozbierać nawet do września, bo my nie pojedziemy, wiecie, w tym... W tym momencie, gdzie jest najbardziej ciepło, poza tym też różne plaże mają różne, jakby to powiedzieć, terminy, gdzie do chyba któregoś tam września jest, że psy, od maja do września chyba, gdzie są plaże, gdzie są wydzielone, które dla psów, które nie, a teraz w tym okresie czasu jest całkiem inaczej, bo jest... Cały czas jest, wiecie, można sobie z pieskiem chodzić. Oczywiście wam powiem, że nie było żadnych, że tak powiem, kupek zostawionych na plaży, wszystko było pięknie posprzątane, no i mogę powiedzieć, naprawdę było zadbane i wczoraj, jak byliśmy i dzisiaj, nic tam nie widziałam, każdy chodził z woreczkami, każdy zbierał po piesku. Wydaje mi się, że ważne jest to dla nich, żeby po prostu nagle nie zostały zabronione psy na plaży, bo sami sobie by strzelili wtedy w kolano. No i co? No, przyjechaliśmy, słuchajcie. Myślę, że ja będę w ogóle zakończyć tego vloga, będzie on krótki, bo nie wiem co się znowu dzieje z moją oglądalnością. Ostatnio było tak, że padła ta oglądalność, potem nagle urosła, potem znowu padła i teraz znowu jest źle. Słuchajcie, mój poprzedni vlog ma 275 wyświetleń, książkowy ma tylko 217. Zobaczymy, jak się spisze ten film, który wy już widzicie, a ja dopiero go będę składać. Ale no, powiem wam... Nie martwcie się, nagrywam dalej, nie poddaję się, ale no ucięte mam trochę skrzydła, powiem wam szczerze, także myślę, że ten filmik będę kończyć, a następny będę wam już nagrywać na kolejny dzień, na kolejne dwa dni, tak myślę. Chyba wam powiedziałam wszystko, chciałam właśnie jeszcze tylko z tego miejsca wam podziękować za wszystkie życzenia dla Basterka. Ania mnie rozczuliłaś, Wicka Ania, myślę, że wszystkie z nas, które nagrywają, kochają Anię, wiedzą, jak ona jest cudowna. Dziękuję za wstawienie tego zdjęcia i napisanie, że Happy Birthday Baster. Powiem wam, że nawet mój Andrzej to jest twardy facet, ale nawet on powiedział, że wow, this is sweet. Także dziękuję, kochana. I dziękuję wszystkim, którzy napisali mi wiadomości na Facebooku, na Instagramie, życząc Basterowi wszystkiego najlepszego. Ja wam powiem, że nie wierzę, że on ma już 2 lata. Dopiero co, wydaje mi się, planowaliśmy jego pierwsze urodziny, a tutaj już drugie. Tak, także czas leci. On się robi coraz mądrzejszy, ale niestety nadal troszeczkę samolubny, ale pracujemy nad tym, pracujemy. Także jest jak jest. Dziękuję wam, ja idę ćwiczyć. Ale muszę ćwiczyć, chcę też sprawdzić wagę, trochę się boję, ale wiem, że dostanę kopa, żeby spalić trochę tych kalorii, jak pójdę. Wiem, że mam też serial do obejrzenia, także dam radę. Nie musi być to trening znowu łamiący rekordy. Ważne, żeby był pot. Bez łez, ale pot. Także dziękuję wam, że jesteście i że jesteście, że tak powiem, ze mną zawsze. Mega, mega to doceniam. I co, widzimy się za 2 dni. Buziaczki, pa, pa, pa.